warszawianki to znak, że rozpoczęła się defilada. Defiladę prowadzi dowódca dzisiejszej uroczystości, pan podpułkownik Jarosław Baran, zastępca dowódcy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przed trybuną honorową prezentuje się poczet sztandarowy oraz kompania honorowa, którą wystawiła 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej. Dowódcą kompanii jest porucznik Roman Pandel. A przed Państwem prezentują się żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Są wśród nich bohaterowie dzisiejszej uroczystości. Żołnierze, którzy złożyli uroczystą przysięgę na sztandar wojskowy. Pododdziały prowadzi dowódca 162 Batalionu Lekkiej Piechoty podpułkownik Piotr Wacławiak. Pierwszą kolumnę prowadzi podporucznik Paweł Maj. Drugim pododdziałem dowodzi sierżant Ryszard Żońca. Kolejnym pododdziałem, który maszeruje na miejsce uroczystości, dowodzi podporucznik Artur Żarnota. Przed Państwem czwarty pododdział, który prowadzi podporucznik Mariusz Pochylski. Ostatnim pododdziałem, który maszeruje, dowodzi podporucznik Tomasz Majewski. Życzenia, szczególne życzenia przekazuję dzisiaj naszym bohaterom, żołnierzom, najmłodszym żołnierzom brygady, którzy za chwilę złożą przysięgę wojskową. Jest to na pewno wielkie przeżycie. Gratuluję szczególnie dlatego, że jest to bardzo dojrzała i odpowiedzialna decyzja, aby założyć mundur Wojska Polskiego, szczególnie mundur Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękuję również rodzinom i najbliższym naszych najmłodszych żołnierzy za to, że wspierali ich w tej decyzji. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj w tej zimowej aurze. Trochę jesteśmy może zaskoczeni, dlatego że to pierwszy śnieg. Bywały już przysięgi w deszczu, ta akurat w śniegu. Myślę, że to dzisiaj nikomu nie będzie przeszkadzać, a sprawia bardzo miłe wrażenie. Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w przysiędze wojskowej najmłodszych żołnierzy brygady. Dziękuję bardzo. Do przysięgi. Powtarzajcie za mną słowa roty przysięgi wojskowej. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic, bronić jej niepodległości i granic, stać na straży Konstytucji, stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić, sztandaru wojskowego bronić, za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie, za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić, krwi własnej ani życia nie szczędzić, tak mi dopomóż Bóg, tak mi dopomóż Bóg. Po przysiędze żołnierze wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar. Do szyku. Marsz. Szanowni parlamentarzyści, żołnierze, koleżanki i koledzy, drodzy rodzice i goście. Stajemy dzisiaj jako żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej 5. Rodzaju Sił Zbrojnych, gotowi do służby naszej ojczyźnie i narodowi polskiemu. Będziemy wypełniać zobowiązania zawarte w naszej przysiędze.
16 dni temu rozpoczęliśmy intensywne szkolenie zorganizowane przez dowództwo 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Każdy z nas jest inny, jesteśmy w różnym wieku, wykonujemy różne zawody, ale łączy nas jedno – miłość do naszej ojczyzny. Jesteśmy gotowi do poniesienia najwyższej ofiary dla obrony tego, co najważniejsze – naszej niepodległości i granic. Będziemy służyć obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności tym, dla których zostały powołane Wojska Obrony Terytorialnej, lokalnym społecznościom. Dziękujemy dowództwu 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej za zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie szkolenia. Dziękujemy instruktorom za zaangażowanie, okazywaną życzliwość i cierpliwość podczas realizacji zajęć. Nasza ochotnicza służba właśnie się rozpoczyna. Będziemy nadal rozwijać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz będziemy podnosili swoją sprawność, by być w stałej gotowości do służby naszemu społeczeństwu. Dziś wracamy do swoich codziennych zajęć, ale stale przyświecać nam będzie nasze motto. Zawsze gotowi? Zawsze blisko! W imieniu pana Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów, chciałbym złożyć wyrazy uznania, gratulacje i podziękowanie za waszą służbę, za to, że jesteście gotowi, nie szczędząc sił, nie szczędząc własnej krwi, służyć w obronie ojczyzny, w obronie polskich granic, w obronie i w służbie dla polskich obywateli. Jak powiedział Jan Kochanowski, jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą ojczyźnie. A z kolei nasz wielki wódz, marszałek Józef Piłsudski, powiedział, że są rzeczy w życiu ważniejsze od samego życia. Tymi rzeczami są te hasła wypisane złotymi literami na sztandarze Wojska Polskiego. Bóg, honor, ojczyzna. Żołnierze Wojska Polskiego, szanowni państwo, składając dziś przysięgę, rozpoczynacie zaszczytną służbę ojczyźnie w Wojsku Polskim. To ważne i odpowiedzialne zadanie, wymagające wytrwałości, hartu ducha oraz gotowości do poświęceń. Jesteście żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, formacji wojskowej, która w praktyce, w działaniu potwierdza swoją wartość. Terytorialsi wspierają dziś Straż Graniczną, policję oraz wojska operacyjne w obronie naszej wschodniej granicy. Służą pomocą społeczności z terenów przygranicznych. Dbają o bezpieczeństwo Polski. Skutecznie i z poświęceniem realizują zadania, do których zostali powołani. Gratuluję decyzji o wstąpieniu w szeregi 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wierzę, że w ten sposób wymiernie przyczyniacie się do wzmocnienia bezpieczeństwa waszego regionu i całego kraju. Życzę pomyślnej służby i wielu osiągnięć w przyszłości. Z wyrazami szacunku, minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak. Proszę również wyrazy szacunku i uznania przyjąć ode mnie. Dziękuję. Dzisiejszego dnia zostaliście wyróżnieni w sposób szczególny, drodzy żołnierze, nie tylko tą wyjątkową aurą, ale przysięgę składacie przecież w przededniu rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. W ten sposób dołączyliście do trwającej od stuleci sztafety pokoleń. Wasza przysięga była jakby przejęciem pałeczki w tej niezwykłej sztafecie. Sztafecie, w której uczestniczyli żołnierze sprzed 100 lat, żołnierze marszałka Józefa Piłsudskiego, generała Hallera, żołnierze generała Dowbor-Muśnickiego. Ich wszystkich łączyło jedno, to znaczy oprócz, więcej ich łączyło, oprócz miłości do ojczyzny, bo to podstawa, ale łączyło ich to, że dołączali do formacji wojskowej ochotniczo. Chcieli bronić swojej ojczyzny, a wcześniej walczyć o odzyskanie jej niepodległości z własnej nieprzymuszonej woli. I wasza formacja, Wojska Obrony Terytorialnej,
mają też ten niezwykły, wspaniały, historyczny rys. To zaszczyt, którego bardzo wam zazdroszczę. Mokniecie dzisiaj tutaj i marzniecie, ale przecież zgłosiliście się do Wojsk Obrony Terytorialnej nie dla wygód, tylko licząc się z tym, że będziecie moknąć i marznąć. I w ten sposób składać pewnego rodzaju ofiarę, czasami mniejszą, czasami większą, pewne poświęcenie dla innych. Ludzie czasami całe życie szukają sensu. Niektórym nie udaje się to do śmierci. Wy, drodzy żołnierze, znaleźliście, uważam, sens najlepszy. Sens służby rodakom, służby swoim braciom, siostrom, sąsiadom, służby wobec innych. To wyjątkowy i najlepszy sens, jaki w życiu można znaleźć. Służycie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, służycie Polsce, służycie biało-czerwonej fladze. Gratuluję wam tego bardzo mocno i kłaniam wam się. Niech żyje Polska. Z ogromną satysfakcją i radością przyjmuję rozwój Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tym bardziej z wielką satysfakcją przyjmuję fakt, że dzisiaj spotykamy się na rynku w Wałbrzychu, w moim rodzinnym mieście. Cieszę się, że w szeregi waszej formacji wstępują nowi, liczni ochotnicy. Przysięga wojskowa jest dla każdego żołnierza momentem szczególnie doniosłym. Stanowi symbol włączenia w szeregi Wojska Polskiego. Wyraża ona dojrzałość przyjęcia trudnych i odpowiedzialnych obowiązków oraz gotowość do poświęceń dla naszej ojczyzny. To moralne zobowiązanie będzie wam towarzyszyć przez całe życie. Dzisiejsza przysięga jest jednocześnie dowodem na patriotyczną postawę polskiego społeczeństwa w obliczu wielu zagrożeń, jakie nas otaczają. Polskiego, ale też dolnośląskiego. Pełnienie służby terytorialnej jest doskonałym sposobem na rozwój zawodowy oraz samorealizację. Służba krzewi patriotyczne tradycje oraz kształtuje etyczne wartości, takie jak bezinteresowna pomoc społeczeństwu oraz szacunek dla państwa polskiego i symboli narodowych. To właśnie wy, dzisiejsi żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, będziecie mieć realny wpływ na poziom zabezpieczenia naszego kraju. Wasza wiedza oraz umiejętności, a przede wszystkim ogromna chęć i zaangażowanie stanowić będą ogromny potencjał niezbędny do dalszych przemian, których celem jest tworzenie nowoczesnych sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. To także wy, żołnierze obrony terytorialnej, z wielkim oddaniem pomagać będziecie szpitalom oraz służbom sanitarnym zmagającym się z walką z pandemią koronawirusa. Z okazji złożenia przysięgi składam wam serdeczne gratulacje i życzę sukcesów i pomyślności w przyszłej służbie. Dziękuję za waszą postawę oraz wysiłek, a przede wszystkim za waszą decyzję, aby wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Niech ta zaszczytna służba spełni wasze aspiracje i stanie się powodem zadowolenia oraz dumy. Bardzo dziękuję. Panie pułkowniku, odebraliśmy dzisiaj przysięgę od nowych żołnierzy 16. Dolnośląskiej Brygady Wojsk Terytorialnych. Tak, ta przysięga jest właściwie zapowiedzią tego, że tutaj na Wałbrzychu i powiecie, na ziemi wałbrzyskiej, w powiatach sąsiadujących, wkrótce będziemy formować kolejny 163 Batalion Lekkiej Piechoty żołnierzy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Formowanie nadal trwa. Ten rok następny, 2022, powinien nam przynieść tutaj sformowanie tego batalionu w Wałbrzychu.